mówię, kurde, do John Deere'a zaraz przyjedzie obciążnik, do John Deere'a zaraz przyjadą bolce, bo co się okazało, chciałem rano jechać, się okazało, że przecież ja nie mam haków, jest na gruby stworzeń, a ja mam ten cienki, więc niestety nie pojechałem, nic nie zrobiłem, ale od rana, słuchajcie, misje poboczne, akcja drzewo, myśmy jeszcze pospawali trochę agregatu, jak to na polskiej wsi bywa, oczywiście. Słuchajcie, to zawsze kręcimy, bo tam niektóre mi w tamtym roku na wiosnę popuszczały. O, też jest jama. Ja już zrobiłem 3 przejazdy i tak na przejazd około 5 stopni, coraz bardziej goręcej, także sauna nam się rozgrzewa. Kurde, zanim bez koszulki i bez spodenek będziemy jeździć, to dobrze by było nagrać vloga ogólnie całe to, żeby nie trzeba było na inną platformę wrzucać. A też wiecie, no mógłbym się pootwierać, mam maskę, ale kurwa tej masce się tak siedziało źle. Jeszcze jest strasznie głośno, bo podszybek nie jest nadal zrobiony, tak, tak, było dużo czasu na zrobienie. Wcale nie było kiedy. To ja, jak sami dobrze wiecie, nie umiem. To jest coś z zaborami do ustawienia się, po prysku też. Ważne, że trzypek jest już w jakiś sposób odciążony. Bo tak naprawdę, no co, orka, żony, ciemy, żony. Tylko na sam ten nieszczęsny agregat, ta broma. A mówię, dzisiaj jadę to uprawić, to jeszcze ma tą radną wilgoć. Nawet te pensyjne giniaste to się rozbija. Wiecie, w razie było nie będę jeździł po 2-3 razy, nie ma sensu wyrzucać tej gleby, gdyby to było lepiej zaorane. Tylko że to też szacuję tą zagęści trochę tą glebę, bo jednak jest kulpa. Wyjechał od razu się w nidzie, bo on wiecie, ma tam graczki, ma jakiś tam bałek. Ale mówię, dobra, jadę zrobię tym, akurat mówię, przyjedzie. Przyjedzie obciążnik, to chłopaki go podczepią i pojedziemy zobaczyć, czy John Deere da radę, czy co będzie skrzydełka odkręcę. Czy stóp jeszcze wyrobiłem. Ogólnie dużo daje robotę mi ten wiatrak, ale nie będzie już totalnie nic słychać. No zobacz. O, jest to tak, to jako tako idzie. Krzysiu mi wysyłał, że właśnie poorał dużo, tak żeby później się wpiąć w uprawkę i od razu uprawiać. No i to, słuchajcie, nie był dobry pomysł, bo także Krzysiu orał w te deszcze. Tak to kurwa wygląda. Takie bryły. Graczki się pourywały w agregacie. Jest jak jest. Słuchajcie, ja i tak to naprawdę nie ma co narzekać. Teraz wiadomo, przy uprawie, no tak. Ale kurde. Wczoraj orka żonym, kurwa, siedziałem sobie zamknięty, nabiewy sobie włączyłem i ja z dunia. Zobaczcie, to są te same lata ciągników, nawet John Deere jest starszy. A kurde, jednak no zachodni to zachodni. Powiecie, czemu nie dbać o kulturę? Polskie ciągniki, słuchajcie. Gdyby nasze polskie fabryki nadal tworzyły, ja obstawiam, że znalazłyby. Wiecie, że z ręką na serce, jeżeli by powstawały coraz większe, 200, 250, 300 tonne, to jak najbardziej wykorzystano. Do tej pory byłem przejechałem autostradą i czy jak jechaliśmy na targi, 3 Ursusy gościu miał, trójkę robili, orał, uprawiał i trzeci siał od razu. Ja mówię, obstawiam, że jakby mógł, to by pewnie zastąpił te 2 jedny i by działał. Ale niestety, tak to jest. Upadało, przestali robić i niestety nie mamy z tego już nic. Czekajcie, widzę, że coś się przy wałku tym nie stało. W tej pustyni mogłem tego nie zauważyć.
kurde, niby 3P, 40. Człowiek mocił mównika. Nie wiedziałem, że z niego taki Transformers. Co tu się wydarzyło? Dobra, coś się odjebało. A. Myślałem, że on, mówię, trawi, jak się wbił wałek, to tam trudno, ale on się wbił pomiędzy dwa wałki. Dobra. Jak tu jest? Nie, no dobra, słuchajcie, nie jest źle. O, no gdzieś momentami trafi, ale to jest miejsce, gdzie było, więc jeszcze przejdzie przez to siewnik z agregatem. Pójdą prawdopodobnie wały. No i na to pójdzie prawdopodobnie deszcz. Ej, co ty ode mnie chcesz? John Deere nie odpala, choć widzę, że tak się dobrze się John Deere mieć, no wiadomo, jest wspomaganie, jest wszystko, więc też ja się nie dziwię. Gdzieś tam czasami ja na szybkości, dobra, cyk, John Deere i jazda, po to też on był. Słuchajcie, kupiony, w ogóle rano stałem, jak człowiek teraz fajnie przyzwyczajony po tych bednarach. Dajcie mi się napić, bo naprawdę stracę zaraz głos, jest kuźwa. Imbreska. O, żartuję. Oczywiście. Dobra. Stałem rano, bo mówię, po tych pytarach człowiek przyzwyczajony. I tak już patrzę, patrzę i mówię, ja pierdolę, inny ciągnik, nie? Tyle te koła mu dały. Jeszcze jak na przód jedzie ta skrzynka. Naprawdę nie wiem, jak wygląda. Totalnie nie mam zielonego pojęcia. Wysłałem chłopakom tylko kilka zdjęć poglądowych i skupańce ani razu mi nie wysłali, jak to robili. Ma to być niespodziankę. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Będę tylko go założyć i idzie dalej. Naprawdę dziękuję bardzo i o, słońce przystało, to trochę lepiej, bo przynajmniej tu już będzie grzało od ciągnika, a nie od tego. Od słońca. Niestety drugie zmiany, więc od rana, także od rana ciągle coś, ciągle tamto, sramto, kurwa, i my wyjeżdżamy, tak wiecie, robić późno. Można było rano założyć zaczep, to by tak to poszedł John Deere pod
John Deere, o Jezu, jak wieje, niedobrze tak, bo kurwa, przypomina mi się czasy Mocyna, jak też mi było gorąco i za każdym razem wychodziłem po kamienie, cały spocony i moment mnie kuźwa przewiało. Dobra, idzie się schować. Mógł John Deere zostać założony, tam ile, 15-20 minut poświęcił, no dobra, to już pół godziny razem, bo założyć, zdjąć zaczep, bo on nie pasuje pod maszyny, wiecie, przeszkadza po prostu, nie? Mówili, był pikuś. Porównają do tego, co dzieje się teraz. Ja też pozdrawiam ziomeczka. Wybacz, już. To jest. Pizz Donator. Ja już wybacz, mordo, nie pamiętam po niku, bo niestety tyle ludzi, jakie podaję na Bendarach, nie byłem w stanie wszystkich ogarnąć. Właśnie tego dnia, kiedy się chcieliśmy na Bendarach, o 4 rano wrócił.
się przestraszyłem, że chłopak za TMP kurwa ciężarówkę wydaje, że mi obciążył przy mnie. Pierwsze pierdolnięcie i nie żyją wszyscy. Kurde, w budynkach byłem, to człowiek w ogóle tego nie odczuwał. Ale zawsze mam tak, że jak słuchajcie uprawiam, to kurde, musiałbym, żeby fajnie się jeździło, bo musiałbym sobie drzwi otwierać. Raz jedne, raz drugie. Mi nie kurzy, bo całe kurzy nie tam. Za chwilę tam to chcę otworzyć te. Bo mnie dwie nie mogą być, bo w poprzednim vlogu, bo rok temu na Małowaniu też tak gorąco było, może przed wędarami. Kurwa, tylko tak. Już padał tu, tu się pokręcił, pomachał mi do mojego nosa i jazda. Temu na wędarach to zejdę. W tym roku to musimy się trochę poradować, inaczej będzie nam przysało. Chcę też jak najbardziej te największe bryły trochę kołami znieść. Duże, ale skurczysyn. Aha. Tak trafił, że przyblokował. No tak czy siak musimy to kurde podpiąć, bo inaczej nie pojadzie. No kurde, kto by pomyślał, że kiedyś za 700 złomów taka brona robi taką robotę.
nad życie. To, no dobra, ten by mi wałek przyblokował na 100%. Za dużo ostrych krawędzi, które wchodzą. Woda mi poleci, czy nie poleci się? To, że taką robotę on w tym gospodarstwie tak naprawdę zrobi. Tamten agregat to się nie udało, kurwa, do niczego. Teraz natomiast to wstał do mnie ziomeczek. Pozdrawiam. Z okolic Gostynina. Miał właśnie 4,5 metra bodajże. Kurde, nie pamiętam, Max Bernela. Coś takiego. I też fajnie. Mam już łapki. Pałki takie konkretniejsze. Ale tam gdzieś sobie na spokojnie pogadaliśmy i w ogóle, więc na razie jeśli chodzi o solet, koniec gdzieś tam, ostatni rok taki, słuchajcie, testu gdzieś tam, jakieś brania rzeczy, nasion, nie nasion, zobaczymy, co się będzie działo. Więc znowu agregatu nie kupuję, bo no miało były chęciny, ale sobie odpuściłem to. To już miało zostać zakupione, to zostało, więc tu też za temat kombajnu możemy na razie drugą kreską sobie ten temat uciąć. Może kiedyś się do niego wróci, ale nie obiecuję. Ciężki, ale bez wału nie mam wysokości. Już dwa razy mi tak John Deere'a wyrwało, że to nie ma sensu, słuchajcie.
wału, wiecie, cały czas steruje wysokością, nie? To było takie na pograniczu, słuchajcie, chwili przed tragedią raczej. Kurde, to jest to, że ten wał go faktycznie trzyma, tak to by sobie na luzie poradził. On uciągnąć to uciągnie, ale kurwa nie poradzi. Nie, nie może podnieść wałem. A on musi teraz kurwa jeszcze mieć coś, że... Bo tak to ja bym go spokojnie mógł bić, bo on lekko idzie. Tylko on musi mieć wał, żeby go utrzymał. No, tylko że jak on już zaciągnie, to już później nic nie zrobi. Bardziej, że on ma tak, on to nie się tak głębią. On do tego momentu jest git, git, git i później już tu już chuj, tak go wyciąga, nie? Kurwa, 50? Tak, no całkowite jak się zagłębi to jest 50, no. No on by dotąd robił na pewno, na lekko, tylko że no wał. Wał ciekawy jak jeden. Czy jeden by ogarnął, czy nie. No pogadam z kumplem wtedy. I wtedy zrobimy tak, że po prostu jego podczepimy.